Dzisiaj to się jak odebrać swoje darmowe kryptowaluty na giełdzie Coinbase. Jak to zrobić? Wystarczy rozwiązać kilka quizów wiedzy o danej kryptowalucie i już kilka darmowych dolców wpadnie na Twoje konto. Ja nazywam się PsychoCoach i jeżeli jesteś zainteresowany tematami związanymi z technologią, oprogramowaniem oraz rozwojem osobistym, to już teraz zasubskrybuj ten kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Zostaw też lajka pod tym wideo, bo zaczynamy właśnie teraz. Mam nadzieję, że poprawnie wykonałeś rejestrację na giełdzie Coinbase i zakupiłeś swoje pierwsze kryptowaluty. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to powyżej w linku zostawiam Ci wideo instruktażowe, gdzie krok po kroku pokazuję, jak przejść proces rejestracji na Coinbase, czyli jednej z najpopularniejszych giełd kryptowalut na świecie. Przypominam, że jeżeli kupisz swoje pierwsze kryptowaluty za około 100 dolarów. To dostajesz nagrodę w postaci 37 zł w Bitcoinie. Przy rejestracji skorzystaj z linka do giełdy Coinbase, który zostawiłem ci poniżej tego wideo. Jeżeli zarejestrowałeś się na giełdzie Coinbase, to możesz zacząć automatycznie zarabiać na polecaniu usług tej giełdy. Jak to zrobić? Jeżeli zalogujesz się do panelu użytkownika giełdy, to tutaj masz taką informację. Zaproś znajomego do Coinbase, a każdy z Was dostanie 37 zł. Jak to zrobić? Jeżeli sobie powiedzmy, skopiujesz swój link referencyjny, klikasz tutaj, skopiuj, no i na przykład sobie wkleję ten link, zobacz, tak wygląda Twój link referencyjny, czyli giełda Coinbase, potem Join, no i jakaś tam nazwa własna. Jeżeli jakaś osoba zarejestruje się na giełdzie Coinbase z Twojego linka referencyjnego i zakupi swoje pierwsze kryptowaluty, zarówno wartość około 100 dolarów to dostaniesz po prostu nagrodę w postaci 37 złotych w Bitcoinie, ale osoba, która zarejestrowała się swojego linka również dostanie taką nagrodę. W panelu głównym Coinbase znajdziesz informacje o kursach kryptowalut. Na pierwszym miejscu mam tutaj oczywiście Bitcoina. Dzisiaj kosztuje 121 989 złotych. Ja mam tutaj cenę ustawioną w złotówkach. Druga najpopularniejsza kryptowaluta, jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową, no, to jej cena wynosi około 4851 złotych. No, dzisiaj mamy lekkie spadki około 5%. Oczywiście możesz przejść do zakładki kupno i sprzedaż, następnie zakupić pierwsze kryptowaluty za pieniądze fiducjarne, czyli te, które znajdują się na Twoim banku. To mogą być złotówki, dolary bądź inne. Jednak dzisiejszy odcinek jest specjalny, ponieważ pokażę Ci, jak odebrać darmowe kryptowaluty. I to nie jest żadny haczyk po prostu giełda Coinbase. Rozdaje darmowe kryptowaluty za to, że po prostu uczysz się. Uczysz się o danej kryptowalucie, zdobywasz wiedzę, rozwiązujesz quizy i dostajesz na swój portfel. Ja akurat mam około 140 zł w tej chwili na koncie Coinbase i te pieniądze właśnie pochodzą z rozwiązanych quizów. Darmowa, gotowa, mogę zrobić z nią co chcę, na przykład wymienić na inne kryptowaluty, bądź przesłać na zewnętrzny portfel kryptowalutowy. Przejdźmy do dołu. I tutaj mamy ważną zakładkę. Zdobywaj bezpłatne kryptowaluty z Coinbase Earn. Klikamy zdobywaj kryptowaluty. Jak zapewne domyślasz się, ja już rozwiązałem tutaj sporo quizów. Jednak co jakiś czas pojawiają się nowe, i ja tutaj widzę, że pojawił się nowy quiz. Ja dzisiaj go razem z Wami spróbuję rozwiązać, a pokażę Wam, które ja już tak jakby wykorzystałem. Tutaj mamy kryptowalutę Degraph, kryptowaluta Silo, Compound, Steral Lumens i wiele więcej. Niektóre tak jakby kampanie już tutaj się zakończyły i te quizy są niedostępne, no ale tak jak mówię, możesz, możesz tutaj sporo tych darmowych złociszy zebrać w postaci kryptowalut. I tak, jeżeli chodzi o na przykład kryptowalutę Compound, bądź Stellar, ja poniżej zostawiam Wam linki i po prostu kliknijcie w te linki możecie przejść sobie te quizy z mojego linku referencyjnego to pozwoli mi tak jakby rozwijać kanał e, o tematyce technologicznej i kryptowalut no dobra to przejdźmy sobie do, mm, tutaj do tej kryptowaluty Cyber. rozpocznij kurs mam tutaj kilka lekcji i może kliknę sobie na zdobądź 1USD mamy tutaj jednominutowy film, który zaraz obejrzę no i ja muszę sobie przerobić ten quiz, także zaraz do was wracam. No i dobra, i teraz już jestem w tym moim quizie. Mam tu takie pytanie: What does new cipher provide to users and apps? I z tego, co ja tutaj się nauczyłem z tego z tej lekcji, to dostarczę to end-to-end -end encryption, tak? Klikam na to end-to-end -end encryption no i zarobiłem właśnie dolca, to jest takie proste tak? jeden dolar zarobiony i mogę już go inwestować na giełdzie kryptowalut, najlepiej go wrzucić jakoś może w dźwignię czemu nie, następna lekcja pamiętaj, że wszystko co powiem w tym wideo to nie jest porada inwestycyjna, ponieważ ja nie jestem dolarcą inwestycyjnym to jest moja osobista opinia i nie zachęcam Cię do inwestowania w tym rynku, dobra mamy kolejną tutaj lekcję, dobra już zaraz do Was wracam Jestem na e, kolejnym quizie. What does new cypher use to protect your data? No, i tutaj ja oczywiście z tego, co zrozumiałem w tej lekcji, wybieram odpowiedź Independent Nodes to Perform Task. Czyli tak naprawdę to są niezależne węzły sieci, które przetwarzają zadania. Zaraz zobaczymy, czy to jest OK. No, tak, czyli, czyli szybko zdobywam wiedzę i zarobiłem kolejnego dolca. Przechodzimy do kolejnej lekcji. Mam nadzieję, że Ty też. Tak w łatwy sposób zarobisz sobie tą gotówkę. No i dobra, znowu uczymy się o kryptowalucie New Cipher. No i to będzie chyba ostatnie pytanie. Which of these is not a use of the new token? Wydaje mi się, że paying Ethereum transaction fees. No, na pewno. Tak, by, o co chodziło, czyli tak jakby ta kryptowaluta new nie, nie jest stworzona po to, żeby tak jakby opłacać mm, opłaty transakcyjne w sieci ethereum Przypominam, że sieć ethereum e, tak jakby pobiera opłaty transakcyjne e, w gazie I tutaj akurat mam portfel metamask, zresztą tutaj u góry zostawiam Ci link gdzie pokazuję Ci jak zainstalować portfel Midamask w Twojej przeglądarce. Także kryptowaluta NewCypher ma inną, całkowicie inną funkcjonalność i w tym kujdzie dowiedziałem się sporo o tej walutach. chociaż mocno mnie nie zaciekawiła. Ja nie jestem zwolennikiem tak jakby mocnej, mocnej dywersyfikacji portfolio, ale to może innym razem jaka jest moja strategia inwestycyjna. A teraz przejdźmy tutaj, wyświetl wszystkie lekcje. Zarobiłem właśnie 3 dolce. Niestety, tylko 3 dolce. Ale ty, jeżeli jesteś nowym użytkownikiem Coinbase, to na pewno masz sporo quizów do przerobienia. Zobacz sobie, New Cipher, The Graft, Band Protocol, Silo, Compound, Stellar Lumens, Filecoin, Algorand, Maker, i tak dalej Więc nawet przy Makerze widzę było 6 dolców do zarobienia. Linki do tych quizów zostawiam Ci poniżej tego wideo i możesz z tych linków skorzystać. Mam dla Ciebie ciekawe ogłoszenie. Poniżej tego wideo znajdziesz link do mojego kanału Discord. Czym jest Discord? Jest to po prostu czat, gdzie możemy swobodnie rozmawiać o kryptowalutach. Kliknij link poniżej do Discorda, utwórz swoje konto i już dzisiaj możemy zacząć e, rozmowy o kryptowalutach. Jestem psycho -coach, nie bez powodu, ponieważ uczę programowania, można powiedzieć coachuję nie? W, w tym świecie programowania. Jeżeli chciałbyś nauczyć się programowania w języku Python, użyć frameworka Django, który służy do budowania serwisów webowych, wykorzystać framework Bootstrap oraz nauczyć się o kryptowalutach, to dołącz do kursu, gdzie link zostawię ci poniżej tego wideo. Czego nauczysz się w tym kursie? Zbudujesz od podstaw taki serwis webowy o kryptowalutach. Jest sporo pracy, ponieważ musimy Musimy tak jakby nauczyć się frameworku Bootstrap. Musimy nauczyć się jak wyciągać dane po API, na przykład o kryptowalutach, na przykład o BTC. Stworzymy taki portal o wiadomościach związanych z kryptowalutami. Dalej stworzy stronę z najważniejszymi wydarzeniami w świecie kryptowalut. To jest bardzo ważne, ponieważ my możemy zarabiać na wydarzeniach. OK, O, nawet tutaj widzę, że Chainlink ma jakieś ciekawe wydarzenie. To nic. Dalej, stworzysz w wyszukiwarkę, na przykład stworzymy taką BTC, i tak, masz tutaj aktualny kurs w złotówkach i tak dalej. No i połączysz się z swoim portfelem Metamask. Ja akurat tutaj się łączę ze swoim portfelem, gdzie mam 400 złotych i to tyle. To już koniec tego wideo. Jak widzicie, po rozwiązaniu quizu jestem bogatszy o kilka złotych. Jeżeli przejdę sobie do zakładki Portfel, to tutaj znajdziecie moje portfolio kryptowalut. Ja jestem tutaj załadowany w Maker 140 zł. Z tych wszystkich quizów zamieniłem na hmm, kryptowalutę Maker i przed chwilą dostałem też 11 zł. w New Cypher. Wszystkie linki zostawiam ci poniżej tego wideo i do zobaczenia w kolejnym odcinku związanym z kryptowalutami. Na razie.